Cześć, witam Was, Zbigniarz Bajku przy ulicy Goldhamera 9 w Tarnowie. A dziś chciałbym odpowiedzieć na pytania, które były w komentarzach pod moimi filmami na moim kanale. Czy łańcuchy i kasety SRAM Shimano 12-rzędowe są z sobą kompatybilne? Tak, jak najbardziej. Dzisiaj realizuję tutaj taki projekt, gdzie wszystko jest z innej parafii. Dla eksperymentu też założyłem dodatkowo rzeczy, aby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Pokażę Wam, przełączę kamerkę i pokażę Wam. Mam tutaj takiego NS Bike'a, którego tu montujemy. I zobaczcie sobie, korba SLX-a, w nim jest Shimano, zębatka Absolute Black'a, jeszcze w dodatku jajowata. W tym mamy łańcuch KMC 12-rzędowy, kaseta Sunrace'a 12-rzędowa, a na dodatek przerzutka SRAM Eagle GX elektroniczny, właśnie ten AXS 12-rzędowy. I tak naprawdę wszystko bez zarzutu działa. Nie ma się do czego przyczepić, ja nie widzę, żeby była potrzeba wszystkiego mieć z jednej marki, z jednej grupy, nie ma takiej potrzeby, ponieważ można manewrować według budżetu, według potrzeb, według upodobań. To wszystko fajnie i bez zarzutów działa, sprawdza się w terenie. To nie pierwsza mieszanka, którą robię, już pokazałem wielokrotnie, że to wszystko można mieszać. Zobaczcie sobie, tu jeszcze to są łańcuchy. Zbliżenie tam charakterystyczne są KMC, bo tam jest taka dwunastka wybita na 12-rzędowym łańcuchu. A tutaj realizuję kolejny projekt. Też trochę będzie może pomieszane inaczej niż to można spotkać przy seryjnych rowerach. Taki ciekawy projekt. Tu będzie kierownica baranek. Tutaj już jest, ale to jest osprzęt Microshift, ale zmieniamy całą grupę osprzętową. Tu będą klamkomanetki AXS-a elektroniczne, tu będzie mechanizm korbowy z zębatką od MTB, właśnie taka, tylko że 38 zębów od Eagle'a, taka super lekka. To ma być rower z przeznaczeniem do cięższej jazdy w terenie. I oczywiście 12-rzędowa kaseta Eagle'a będzie 1050. I do tego będzie przerzutka od MTB dla ciekawości GX-a, AXS-a. I z tymi klamkomanetkami szosowymi to wszystko będzie bez zarzutów działać. Łańcuch też Eagle'a włożę. Tu już nawet oponki są wsadzone. Takie dość agresywne. Z firmy Pirelli. Zobaczcie sobie. Cintura. Cinturato. Takie nie wszystkim znane. Zobaczcie sobie, także myślę, że może, że coś nagram o tym rowerze, jak go dzisiaj się uda zrobić, jak nie to jutro. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś swoje przemyślenia na ten temat, czy też doświadczenia, dzielcie się na moim kanale. Ja zawsze jak tylko mogę, to odpowiadam, ale tak widzę, że z automatu te odpowiedzi tam ktoś zawsze odpisuje na Wasze wątpliwości. Jednak YouTube ma tak wielkie grono słuchaczy i oglądających, że zawsze się znajdą przeciwnicy, zwolennicy czegoś, czy tacy, którzy doświadczyli, a nawet tacy, którzy wiedzą lepiej niż ja, ponieważ zjedli zęby na niektórych rzeczach, na niektórych osprzętach, czy niektórych rowerach. Nie wszystko zawsze wiem najlepiej, ale z mojego 30-letniego doświadczenia staram się Wam coś przekazać i byście przełożyli na swoje potrzeby doświadczenie. A dzisiaj Was żegnam, Zbigniarz Bajku, i z góry dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, polubienia. Do zobaczenia.